Jestem Filip Bandurowski, obok mnie siedzi Joel Jaszczak, a kameruje Oliwier Ciesielski. Mamy w szkole projekt czytelniczy, dlatego nagrywamy film na temat książki Jak opiekować się psem. I to jest Blake, no pies, Jack Russell Terrier, rasa Jack Russell Terrier. Wabi się Blake, ma umaszczenie brązowo-białe, ma 5 miesięcy. Ten pies jest z rasy Jack Russell Terrier. Jest mały, bo ma dopiero 5 miesięcy, a i tak nie będzie duży. Jest troszkę agresywny, jest, zależy czy się trzyma go na rękach. Karmi się go 3 razy dziennie suchą karmą od wiejskiej zagrody. Tylko karmi się go karmą bez pszenicy, bo psy nie tolerują pszenicy. Najważniejszy jest pierwszy rok życia dla rozwoju fizycznego i psychicznego szczeniaka. Różnych raz. Trzeba zapewnić mojemu psu, no ogólnie psu, dużo zabawek i gryzaków, aby nie podgryzały innych rzeczy, których nie chcemy, żeby on na przykład ruszał. Trzeba mu zapewnić też dużo mądrej zabawy, aby z nudów nie robił głupich rzeczy, na przykład rzucać mu frisbee albo przeciągać się szarpakami. Blake bardzo lubi też pokazywać. Blake lubi też pokazywać, bardzo lubi pokazywać sztuczki i szybko się uczy nowych kamień. Jest to mój najlepszy przyjaciel, ale decydując się na psa, nie można tego robić pochopnie, pod wpływem emocji czy zauroczenia. Jest to decyzja na kilkanaście lat. Nie jest to zabawka, którą można odłożyć w kąt i przestać się nią bawić. Na swojego Blake'a czekam kilka lat. Jest teraz dla wszystkich domowników prawdziwym przyjacielem. I no, trzeba go uczyć, żeby... No bo Jack Russell Terriery, tak jak mówiłem wcześniej z Joelem, Jaszczakiem, no Joelem, że to jest pies myśliwski i ma też, no, ale teraz dodam też, że ma też tendencję do dominacji, więc trzeba go szybko tego takich rzeczy oduczyć, bo to może jakiemuś właścicielowi innego psa przeszkadzać, że wasz pies by robił takie rzeczy typu dominacja i w ogóle, podgryzaniu ich psów. I to by było na tyle jeszcze o pielęgnacji i opiekowaniu się. No, pa, pa. Chciałbym jeszcze dodać parę słów o pielęgnacji i opiekowaniu się Jack Russell Terrierem. Są gładkie, szorstkie i złamane. Mój pies, czyli Blake, jest psem o sierści szorstkiej, co oznacza, że ona rośnie i wymaga trymowania u fryzjera, aby usunąć starą sierść. Nie jest to bolesne dla psa zabieg. Dzięki temu włosy są zdrowsze i lśniące. Trzeba też często wyczesywać psa, aby nie pozostawiał sierści wszędzie w domu. No i zakupiłem sobie taką szczotkę, jakby, którą się czeszę i się czeszę pod włos. Czyli nie tak, żeby mu jeszcze bardziej rozwalić te włosy, tylko żeby mu je tak jakby ułożyć bardziej. I po prostu, żeby nie miał takich kołtunów, tak jakby. Bo wtedy będzie trochę źle. Nie wiem, jak to było, jeszcze Blake nie miał kołtunów. I no. I tak to mniej więcej wygląda czesanie. Jack Russell Terrier to jest rasą bardzo aktywną i wymaga dużo uwagi ze strony właścicielów. Czyli wymaga to dużo... Trzeba wiedzieć, jak się nim zajmować i w ogóle. To
To jest taka teraz pokażę wam sztuczkę, którą powinna być początkową sztuczką, czyli każdy pies powinien ją umieć na początku, czyli siad. Dave, siad. No i tak to mniej więcej wygląda. Druga sztuczka to też, też jest podstawowa, czyli leżeć. Dave, leżeć, leżeć. Witajcie. Nadszedł czas na moją rolę w tym filmie, więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Dobrze, zaczynajmy. Jaką rasę wybrać na początek? Według mnie powinniśmy wykreślić ze swojej listy psy rasowe. Dlaczego? Ponieważ psy rasowe bardzo często posiadają różnego typu choroby, na przykład wrodzone, takie jak krzywy szczękozgryz. Jako pierwsze psy powinniśmy wybrać kundle, ponieważ chorują rzadziej od psów rasowych i często ich żywot jest wydłużony. Lecz taka jest moja opinia i każdego opinia oczywiście może być inna. Dobrze, teraz porozmawiajmy o moim psie. Moim psem jest mianowicie kundel. O postawie i budowie Pinschera średniego. Wabi się chudy. Często z nim wychodzimy na różnego typu spacery, a codziennie mój tata chodzi z nim na kopę biskupią, dlatego jest też bardzo wysportowany i jest w stanie dogonić sarnę. Jeśli chodzi o pielęgnację tego psa, jest bardzo łatwa. Wystarczy go raz na miesiąc umyć i utrzymuje swój świeży zapach przez miesiąc. Wiedzę, różne takie większość rzeczy wziąłem też z książki Jak opiekować się psem, o której omawiamy ten projekt czytelniczy z moją grupką. Zatem ta wiadomość kończy już oficjalnie ten projekt. Dziękuję chłopakom za podesłanie mi materiału, który jestem w stanie teraz zmontować. Niestety nie mogłem się z chłopakami spotkać i zrobić to u nich, lecz próbuję to zrobić jakoś zdalnie. Życzę miłego dnia lub wieczoru osobom, które to oglądają.